Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Jeszcze raz, żywiołowej. Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj poranek, śniadanko zjedliśmy rodzinnie, a teraz oglądamy... Marcel, co to jest? Na Netflixie Marcel ogląda film. Jaki to jest? No dobra, nieważne. Skylandersi. A, Skylandersi, bardzo fajny. A wczoraj ja z Miłoszem graliśmy, do której graliśmy razem wspólnie? FIFA? Do 12 w nocy, albo do wpół do pierwszej w nocy. Nie, do 0, no do 24. Do 24 graliśmy w nocy. Ja byłem po obżarstwie pierogami. Obżarłem się pierogami. I teraz od razu na samym początku filmu, jaki był mój rekord, jaki jest rekord zjedzonych ilości pierogów? Ile mogłem zjeść w ciągu jednego dnia maksymalnie pierogów? Nie mówię o małych pierożkach, takich małych, tylko naprawdę o dużych mówię pierogach. Dla podpowiedzi powiem, że wczoraj się obżerałem masakrycznie i zjadłem chyba ich z 15. Nie liczyłem. Więc to nie był rekord. Nie. Napisz, ile mogłem zjeść, jaki jest mój rekord w ilości zjedzonych pierogów. W ogóle, jeżeli chodzi o święta, to tak u mnie słabo. Nigdy nie lubiłem za bardzo świąt. Z kilku powodów. Między innymi pierwszy to jest to obżarstwo. To co miałem wczoraj, niby się przygotowałem, że 2 litry wody wypiłem i mówię tak, jak wypiję 2 litry wody, to od razu będzie lepiej, nie będę tyle objadać się. No i byliśmy u teściów i co się stało? Zgonię na gorąco. U teściów jest zawsze gorąco. Ja nie znoszę takiej temperatury. Nie lubię, jak jest gorąco w domu, w mieszkaniu, dlatego że ja usypiam. I wczoraj po prostu przy tej wigilii ja też usypiałem. Masakrycznie. Więc co trzeba robić, żeby nie usnąć? Jadłem. Masakra. Znowuż jadłem. U mnie obżarstwo to jest najgorsza rzecz. I jeżeli masz 15, 17 lat, nawet 20, jesteś osobą szczupłą, ale na przykład jesz dużo słodyczy, obżerasz się, ale tego nie ma, wiesz, bo spalasz i tak dalej. Ja tak miałem. To nie myśl, że tak będzie cały czas. Po prostu z wiekiem jest naprawdę coraz gorzej. Drugim powodem, dla którego nie lubię świąt, to jest magia czy mania prezentów. Mając mniej więcej 10-15 lat, myślę, że około 13, czyli mniej więcej około 27 lat, 27 lat temu, była taka sytuacja, w ogóle kiedyś się dostawało raczej, z tego co ja pamiętam, nie wiem co teraz dzieci dostają, ale kiedyś to były tak, skarpetki, koszulka, takie rzeczy, zabawek generalnie, bo ciężko było dostać w ogóle zabawki na rynku, to nie tak jak teraz wchodzisz do sklepu i wszystko jest, nie, wtedy było, zupełnie były inne czasy. I pamiętam, że jak były te święta, ja wyciągam, pamiętam, że ubranie i w końcu też kolejne ubranie dostałem od swojej cioci, bo zbierało nas się powiedzmy tam, nie wiem, z 15 osób, powiedzmy, dzieci, dorosłych, no może nawet więcej. I dostałem kolejne ubranie i pamiętam, że wtedy zrobiłem awanturę, że obraziłem się, że ja nie chcę i tak dalej. Tylko nie przemyślałem jednej rzeczy, znaczy później zrozumiałem, myślę, że po jakimś czasie, po roku może krócej, dostałem ten prezent od cioci, która nie miała pieniędzy. Ja wtedy nie potrafiłem tego zrozumieć. Zrozumiałem chwilę później, nie pamiętam kiedy. Zrozumiałem to, że po prostu nie każdy ma kasę. A ten, już, czyli wtedy już dzieci też to odbierały święta jako prezenty, że czas na prezenty. I z tego źle kojarzę. Dlatego ja nigdy nie lubiłem i nawet do tej pory za bardzo nie lubię dostawać prezentów. Dlatego, że wiem, że ktoś może nie mieć kasy. Chociaż są niby czasy inne, ale i tak gdzieś mi to pozostało, że ludzie, bo po prostu nie każdy musi mieć kasę na święta, a i tak musi na przykład wydać, bo jest do tego gdzieś tam zobowiązany. Tak samo jak ja powiedziałam, że te święta są faktycznie wyjątkowe. W naszej rodzinie jeszcze 3-4 lata temu to były bardzo takie właśnie, dużo się nas spotykało osób. Fajnie, każdego dnia było inaczej. I dzieci miały mnóstwo prezentów. Postaram się poszukać taki filmik, bo był nagrany. Mnóstwo prezentów, ale to właśnie też według mnie było tego za dużo.
Później postanowiliśmy, że kupujemy każdy dla swoich dzieci. Bo kupowaliśmy dla mojego kuzyna dzieci, dla mojego brata dzieci. I rozumiesz, zaczęło się robić nie dwójka, tylko 6, 8, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dla tylu dzieci się kupowało różne zabawki. Troszeczkę uważam, że to jest przesada. Na szczęście przystopowaliśmy to. Teraz w tym roku poszło zupełnie inaczej. Chłopaki dostali kasę. Chłopaki dostali kasę. Nie wiem, czy to jest dobre. Ja myślę, że tak, dlatego że ja widzę nawet po chłopakach, że oni umieją wydawać tymi pieniędzmi. No czasami może się coś tam zdarzyć, że więcej sobie kupią, ale oszczędzają. To nie jest tak, że od razu mają pieniądze i wydają. I niech się uczą. Niech się uczą finansowości. Doceniam grupowiczów na Facebooku. Dodałem swój adres do FIFA 2017 oraz pierwsza informacja odnośnie nowego kanału Mazur Gra. Również na Facebooku, na kanale Rodzina Mazur. No i kanał Mazur Gra jest gotowy, jest utworzony. Na razie nie ma żadnej grafiki. Ja generalnie, no nie, wiesz, mnie jest ciężko o siebie oceniać, ale raczej wydaje mi się, że takim jestem bardziej, lubię dopieszczenie. Perfekcjonistą stawiam na jakość, na żeby wszystko było dobre, dobre jakościowo i tak dalej. I na przykład jak otwierałem kanał Mazur Gotuje, 2 lata się chyba przygotowywałem, czy łącznie to wszystko mi zajęło 2 lata. Zainwestowałem dużo pieniędzy w sprzęt, w kamerę. Tak, kamera, którą nagrywałem na początku odcinki, kosztowała 50 tysięcy złotych. Zrobienie w studio, kuchni i tak dalej, to wszystko też zajęło mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy. A nagle później się okazało, że nagrywanie tą kamerą nie ma sensu, dlatego że jakość, trzeba mieć potrzebny dużo lepszy komputer. Ja w ogóle chciałem z 3-4 kamer nagrywać, jak program telewizyjny, chciałem coś w tym stylu zrobić. Długo mi trwało przygotowywanie się do tego. Teraz z Mazur Gra jest zupełnie inaczej. Robię to szybko. Dla mnie szybko. Pewnie można było zrobić to dużo szybciej, ale dla mnie robię to szybko. Nie ma jeszcze takiej grafiki, nie ma tego koloru gdzieś tam wybranego, mniej więcej wiem. A jednak oficjalnie ogłaszam, że ten kanał jest otwarty. Nie jestem do końca przygotowany. Będę się w trakcie przygotowywać. Jestem ciekaw tego właśnie, jak to wyjdzie. Czy to będzie miało znaczenie? Czy dużo osób się na przykład zrazi i nie wróci? Czy jednak wrócą? Czy będą widzieli, że ja polepszam się z odcinka, czy tam z tygodnia na tydzień? Naprawdę jestem bardzo ciekaw. Do tej pory zawsze robiłem, starałem się perfekcyjnie do wszystkiego podchodzić, ale nie wiem, czy właśnie czasami za długie oczekiwanie, to czy to nie jest złe, że czekasz, przygotowujesz się. I kiedy już jesteś przygotowany, to okazuje się, że zniechęciłeś się. I tak samo tutaj. Zobaczymy, zrobię szybko, natomiast stale będę wprowadzać różne rozwiązania, poprawki, żeby to było dobrze, na lepszym poziomie. Mam nadzieję, że w ciągu 4 miesięcy, 5 miesięcy właśnie będzie wszystko tak, jak bym chciał. No i mam pierwszych znajomych na PS4. I właśnie zakończyłem pierwszy mecz z Franio 0329. Pierwszy mecz w sieci. 2-0 prawdopodobnie przegram. I niestety kolejny mecz, porażka 5-0. 2, 3, 4. No i mamy problem, jesteśmy na Miłosza jakby koncie i nie możemy się przełączyć, nie ma tutaj opcji, żeby się przełączyć się na moje konto, które umożliwia grę w sieci. Męczymy się. A ty Miłosz byłbyś w stanie pokonać Marcela? No! No teraz go pokonuję. Czekaj, bo widzisz. Sobie Miłosz ma prawie skarpę. No teraz go pokonuję. Patrz. Patrz, pierwszy raz na odcinku go pokonam. Zakład? Patrz, no teraz cię widzę. Teraz jestem podzielony, a on babkiem. No ma to szybko. A zakład, że teraz z nim wygram? Bo ja już ćwiczyłem boks. Ej, nie na mnie. No. A ty myślisz, że jesteś lepszy od brata? Jeszcze druga skarpetka. A, boi się po prostu. Nie. Dobra, tata, chodź szybko. Już wiem. Tata, no, patrz. No, to jest cztery, stary, patrz na to, no. A, no, winie. Nie! Nie!
martwym zrobić. No, a przeżyjesz. A ja nawet tego nie widziałam. Boga, nic nie ma. Wiesz, że jest afera z twoim klubem? Nawet nie widziałem na E-Piotrków. Tylko nie będzie? Na portalu było napisane, że podkupują zawodników z innych drużyn. To, ale walkowery, chłopaki z pierwszej grupy dostali walkowery. Większość meczy zakończyła się walkowerami, bo grali na przykład jeden zawodnik grał w trzech turniejach, a nie wolno grać w jeden weekend. Że powinien tylko w jednym, a że trener ich wystawiał, na przykład wystawiał tych samych zawodników w trzech różnych gdzieś tam, no nie wiem jak to jest, ligach. I walkowery dostali, dyskwalifikacje, wiesz? Jak? No, no czyli nawet jeżeli my wygrali mecz, to jest później 0-3 dla przeciwnika. Bo grali, grali nieuprawnieni zawodnicy, nie mogli grać. A będzie ten klub? No będzie, no jest. No jest, ten. I nawet na tym, na portalu E-Piotrków pisali o nim. I rodzice, 45 komentarzy jest. Także dyskusja jest potężna. Masz włosy. Kolejną rzeczą, którą nie lubię, to jest tak jak dzisiaj, nic nie robienie. Okay. Co? O. Kurde no. Nic nie robienie, po prostu... Co? Nie znoszę. Już mnie ciągnie, rwie do czegoś, żeby coś gdzieś wyjść, albo pójdę, nie wiem, pobiegać. Może na siłownię. Nie wiem. Nie znoszę. W końcu nie wyszedłem nigdzie. Nigdzie nie wyszedłem, ale tak się fatalnie czuję, w tym sensie, że po prostu siedziałem w domu. Często Kasia ma do mnie pretensje, że po prostu, że wychodzę albo coś robię, a żeby posiedzieć, poprzebywać razem, na przykład przy kawce i tak dalej, żeby jakby, że odpocząć duchowo. I tylko ja mam taki charakter, że mi jest bardzo ciężko i próbowałem dzisiaj, zrobiłem to. Ale naprawdę, fatalnie się z tym czuję. Ja po prostu, ja lubię jak się coś dzieje. Nie wiem, czy to jest kwestia, czy to jest pracoholizm, czy to jest temperament, czy to są kwestie jakieś inne, ale po prostu jak ja wiem, że dzisiaj przesiedziałem, no dobrze, wyszedłem do pracy zmontować film, ale że przesiedziałem praktycznie cały dzień w domu, fatalnie się czuję. Ja lubię jak coś się dzieje. Zdecydowanie. Mino, chciałbym tobie coś pokazać. Co? Wiesz, co to jest? Ta dziewczynka. Tutaj ta dziewczynka, kto to jest? Czy to jest Zuzia? Tak. Jak miała 2 albo 3 latka? Tak. Cześć, zrobię zdjęcie. A widziałaś to zdjęcie? Nie. A w ogóle pokazywała tobie, jak wyglądała kiedyś? Nie. Zaskoczony? No, czekaj. A teraz czas pozdrowień. Wybrałem pierwsze 3 osoby, które były najszybsze. Najszybciej napisały. Jeżeli chcesz być pierwszym, to ustaw sobie przy subskrypcji dzwoneczek, żeby moje filmy pojawiały się pierwsze. Od razu informacja. Damian Łopatowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś drugi. Pierwszy, przepraszam. Citrus Little Videos Gaming, pozdrawiam cię za to, że byłeś drugi. Łuki 77, pozdrawiam cię za to, 77 to jest rocznik, pozdrawiam cię za to, że byłeś trzeci. A teraz wybieram najciekawsze pozdrowienia związane, czy pytania, Q&A, związane właśnie z ostatnim filmem. Maja Wierzchowska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, tak, ślinie się, wiesz, i nie wiem od czego to zależy, to ja teraz też czuję, że mam ślinę, nie wiem, pewnie za jakiś czas się dowiem, ale też to czuję. Krychu YouTube, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dostali kasy, nie dostali w tym roku prezentów. W stosunku do poprzednich Wigilii to było tak dosyć ogólnie słabo, ale ja uważam, że dobrze. Naprawdę, że było dobrze. Że okej. Smak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Masz rację, chyba. Znaczy, ja w ogóle bardzo często chodzę w samych majtkach, też nago chodzę. Tak, pod tym kątem, tak. I pewnie kiedyś o tym będzie odcinek. Ale dobra, będę się starał, żeby właśnie tak nie chodzić. Nie pokazywać się na filmach.
Mati Ciupić, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czy to ten Mati Ciupić, z którym przegrałem 5-0 na tym, na FIFA? Pozdrawiam cię, dzięki za grę. Nie wiem właśnie, wydaje mi się, że YouTube jest dla mnie jakby najłatwiejszy, bo już go znam. Natomiast czy Twitcha, czy Hitboxa, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie wiem jakie są różnice. Jak coś można mi napisać, naprawdę, bo nie wiem, czy gamerzy grają na których bardziej... Powiem szczerze, tutaj nie wiem, w tym temacie naprawdę jestem kiepski, jeżeli chodzi o wiedzę. Zelimus, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czajnik gazowy, bo jest tańszy w tym, w eksploatacji, po pierwsze, a po drugie, kiedyś mierzyłem czas, chyba że kupiłbym dobry czajnik, dużo prądu, który źle, to wtedy byłby szybszy, ale pamiętam, że na gaz to było ok. Piszczałka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że więcej na Miłosza krzyczy, ale to ze względu na to, że on ma taki jakiś tam charakterek. Natomiast uważam, że staram się, że jestem sprawiedliwy. Nie to, że staram się, że jestem sprawiedliwy. De Dawidek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Czasami chodzę w niedzielę robić zakupy. Nie wiem, czy chodziło ci teraz, przed świętami, czy to o to chodziło, może tak to zrozumiałeś. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o ten temat, ja wolałbym, żeby na przykład sklepy w niedzielę były albo zamknięte, albo tylko do którejś tam godziny. Mitrox, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jaki jest mój cel? To jest dobre pytanie. Chciałbym, żeby moi synowi osiągnęli sukces. I jeżeli myślisz, jak ja powiedziałem sukces, że kasa, to nie. Sukcesem jest szczęście, pasje, wiele różnych rzeczy. Kiedyś o tym mówiłem, ale też jeszcze będę mówić. Jestem Dawid, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kiedyś jak oglądałem, jak nie miałem jeszcze swoich kanałów, to wydawało mi się, że youtuberzy mogli sprawdzić, kto jest najbardziej najaktywniejszy. A tutaj ja jakoś nie widziałem opcji. Jeżeli ktoś wie, no to ja chętnie się dowiem. Dawid Wiliński, pozdrawiam cię serdecznie. To chyba zależy od jakości druku, materiału właśnie, później też prania. Jeżeli piszesz w wysokiej temperaturze, gdzie jest dużo obrotów, to być może to jest też problem, że po prostu, o właśnie tak jak to jest sito, nakładana farba. Są albo wydruki, będę o tym mówić, oglądaj. Jeżeli cię to interesuje, to oglądaj. Na pewno będę poruszać ten temat związany właśnie z produkcją koszulek. To wszystko na dzisiaj, jutro też się widzimy, trzymaj się, cześć. Pamiętaj o uśmiechu i o tym, żeby się nie obżerać, nie objadać tak jak ja na święta.